Mamy wielki zaszczyt gościć w naszej telewizji profesora Mariusza Jaskulskiego, reprezentanta Polskiej Akademii Nauk oraz krystalografa. Witam pana bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, również witam. Pierwszym moim pytaniem będzie, jakie znaczenie dla rozwoju krystalografii miał Max von Laue? Można powiedzieć, że podstawowe. Krystalografia jest taką ciekawą dziedziną nauk ścisłych, że ma dosyć ściśle określoną datę powstania, mianowicie początek krystalografii wiąże się z bardzo odległym okresem, stosunkowo odległym, 1611 rok, to była pierwsza publikacja krystalograficzna, ale przez około 3 wieki to było głównie badanie form zewnętrznych kryształów. Taka nauka, no, można powiedzieć, dosyć niszowa i mało obiecująca. I dopiero z pojawieniem się Laue'ego, fizyka notabene, na scenie, nastąpił ogromny przełom. Laue jako fizyk wykorzystał kryształy do uzyskania dyfrakcji promienia rentgenowskiego na tych kryształach i dzięki temu doświadczeniu, które w jego głowie się zrodziło, a które wykonał zresztą dwaj asystenci jego, dzięki temu doświadczeniu dał naukom ścisłym, fizyce przede wszystkim, ale potem chemii, biologii, medycynie, niesamowite narzędzie pozwalające wniknąć w strukturę kryształów. Także przeszliśmy z takiego oglądania, klasyfikowania kryształów, no może ciekawego i estetycznie przyjemnego, ale niewiele wnoszącego do wiedzy o budowie tych rzeczy. Dzięki Laue'emu przeszliśmy do zupełnie nowej rzeczywistości, mianowicie zaczęliśmy przyglądać się wnętrzu kryształów, czyli temu, jak z atomów zbudowane są cząsteczki chemiczne, a z cząsteczek kryształy, które otrzymujemy jako krystalografowie. Wobec tego musimy sobie uświadomić, że wraz z odkryciem Laue'ego, to był rok 1912, nauka po raz pierwszy zobaczyła, jak są zbudowane cząsteczki chemiczne. Przedtem nie było wiadomo. To, że dzisiaj w szkole podstawowej każdy niejako z mlekiem matki wysysa wiadomość, że cząsteczka wody wygląda tak, a tak, atom tlenu, dwa atomy wodoru, większe cząsteczki, jak są zbudowane białka, kwasy nukleinowe, to jest dla nas oczywiste. To nie było takie oczywiste przed Laue'em. To w ogóle nie było oczywiste. Dopiero dzięki metodzie, którą wymyślił Laue, a rozwinęli inni fizycy, głównie angielscy. Dzięki tej metodzie dostaliśmy narzędzie pozwalające wnikać w budowę cząsteczek chemicznych. Także to, co dzisiaj wiemy w chemii, de facto zawdzięczamy Laue'emu, można powiedzieć. Laue'emu, fizykowi, chemia zawdzięcza bardzo wiele. I potem również biologia, bo te cząsteczki ważne dla życia, takie jak białka, kwasy nukleinowe, ich struktura, to jest też wynik badań krystalograficznych, głównie za pomocą kryształów. Oczywiście, także Max von Laue miał bardzo duże znaczenie dla rozwoju chemii i fizyki. Chcę pana także zapytać o to, kto jest dla pana największym autorytetem w dziedzinie krystalografii. To jest bardzo trudne pytanie. Ja troszkę wykrętnie mógłbym powiedzieć, że ci, którzy otrzymują Nagrodę Nobla, bo niejako społeczność międzynarodowa, w szczególności Komitet Noblowski, uznał to za bardzo ważne. W związku z tym to warto również popierać, można powiedzieć. I to rzeczywiście najczęściej są niezwykle trafione nagrody. I tak się jakoś składa, że tych nagród Nobla przyznanym krystalografom jest bardzo dużo. Często te nagrody, nie ma takiej nagrody jak krystalograficzna. Jest Nagroda Nobla z fizyki, z chemii, z biologii, z medycyny. Ale właśnie w tych trzech działach, a w szczególności w chemii, Nagrody Nobla bardzo często zgarniają krystalografowie. I tu można podać przykład ostatniej Nagrody Nobla. To był Martin Karplas, Michael Levitt oraz Ariach Warschel. Wszyscy, może nie czystej krwi krystalografowie, ale osoby, które w swojej historii parały się krystalografią i swoje rozwijane przez siebie metody stosowały w krystalografii. Poprzednia Nagroda Nobla to jest Robert Lefkowitz i Brian Kobilka. To czystej krwi krystalografowie, którzy dzięki badaniom krystalograficznym odkryli strukturę pewnych bardzo ważnych receptorów, dzięki którym projektujemy leki na ważne choroby dręczące ludzkość. Jeszcze poprzednia nagroda, to już chyba były 2 lata jeszcze przed tamtą ostatnią, to jest nagroda przyznana Adzie Jonat, Venki Ramakrishnanowi oraz Tomowi Stajcowi. Cała trójka czystej krwi krystalografowie, którzy za pomocą metod krystalograficznych zbadali strukturę atomową takiego ogromnego kompleksu jak rybosom. Rybosom to już nie jest cząsteczka, to jest kompleks złożony z ogromnej liczby atomów. No można powiedzieć, że tych atomów jest prawie 500 000 w takim jednym tworze i oni strukturę tego tworu na poziomie atomowym określili metodami krystalograficznymi. Więc ja bym się podpisywał, może tak dla bezpieczeństwa, żeby tutaj nie powiedzieć czegoś niestosownego, pod Nagrodami Nobla. A może mówiąc jeszcze inaczej, powiedziałbym też, że autorytetem są dla nas nasi nauczyciele. Także ja miałem swoich nauczycieli w Poznaniu, moi koledzy mieli swoich nauczycieli, którzy tam gdzie się kształcili. Oni są też dla nas przeważnie bardzo wielkimi autorytetami. Myśmy od nich przejęli to i być może ktoś kiedyś powie tak samo o nas. Dziękuję.
Dziękuję Pani bardzo za tą odpowiedź. Czy w Polsce w związku z Rokiem Krystalografii organizuje się również inne uroczystości? No bardzo dużo się organizuje. Znaczy, ta być może jest nawet centralną. Ona się odbywa jeszcze w pierwszej części tego Międzynarodowego Roku Krystalografii. Mamy kwiecień, dzisiaj właśnie obchodzimy uroczystość związaną z Maxem von Laue i z trzecim liceum w Poznaniu. Ale już inne konkursy już nawet albo zakończyły się, albo są w trakcie realizacji. Był konkurs ogłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie chodziło chyba o przygotowanie projektu lub jakiejś prezentacji lub jakiegoś dzieła dotyczącego kryształów w życiu ludzi. I ile mi wiadomo, nawet uczniowie z waszej szkoły wysyłali swoje prace na ten konkurs. Nie wiem, jak to się tam udało, jeżeli chodzi o zdobywanie nagród, ale może nawet te nagrody nie są takie najważniejsze. Ważne jest to, żeby się tym zainteresować, żeby coś ciekawego zrobić. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest olimpiada krystalograficzna. W tej chwili mamy najróżniejsze olimpiady, między innymi olimpiady z nauk ścisłych, chemia, fizyka, matematyczna olimpiada, ale w tym roku po raz pierwszy, właśnie z okazji Roku Krystalografii, będziemy w Polsce mieli również olimpiadę krystalograficzną. Nie wiem, czy ta informacja do Was dotarła. Ja Pani Dyrektor informacji o olimpiadzie przekazałem. Ona jest również adresowana do uczniów, ale w przeciwieństwie do tych takich typowych olimpiad, które znamy, które mają długą tradycję, ta jest bardziej adresowana do studentów, bo jednak krystalografia pojawia się dopiero po raz pierwszy w zasadzie jako przedmiot na studiach, więc niekoniecznie uczniowie szkoły średniej muszą mieć wielką wiedzę z krystalografii, ale gdyby wśród Was byli uczniowie, czy osoby zainteresowane krystalografią, bardzo zachęcam do udziału w tej olimpiadzie. Tam będą i studenci, ale to nie oznacza, że uczeń, który się tym bardzo interesuje, nie powinien spróbować. Uważam, że powinien spróbować. Finał odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. Zachęcam do udziału. Fantastyczne nagrody, jedna z nich dwutygodniowy pobyt w Japonii. Więc warto spróbować swoich sił. Będą inne uroczystości i imprezy zorganizowane w związku z Rokiem Krystalografii. Ja sobie przypominam, pod koniec roku już, dla podsumowania tego roku na naszym wydziale, na Wydziale Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się sympozjum podsumowujące rolę krystalografii w naukach ścisłych. Teraz w ciągu najbliższego czasu będzie podobne sympozjum na Politechnice Łódzkiej, o ile się nie mylę. Mógłbym powiedzieć, że w zasadzie, szczególnie w Polsce, wyprzedziliśmy ten rok krystalografii i poprzednim rokiem też już bardzo mocno jak gdyby promowaliśmy krystalografię, ale trochę w innym aspekcie. Mianowicie poprzedni rok w Polsce odbywał się pod hasłem roku Jana Czochralskiego. Jan Czochralski to był wielki uczony, po części krystalograf, głównie metalurg. On stosując metody krystalograficzne znalazł sposoby na otrzymywanie monokryształów, pewnej takiej charakterystycznej dla krystalografii formy kryształów, która pozwala na stworzenie tych kryształów o niezwykłej jakości i o niezwykłych wymiarach. I ta metoda Czochralskiego, tak ją dzisiaj nazywamy na świecie, jest używana głównie w przemyśle do otrzymywania monokryształów krzemu, które potem są nośnikami dla materiałów półprzewodnikowych. Także ten rok Czochralskiego niejako wprowadził nas w rok krystalografii, więc można powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo się dzieje i być może ten termin krystalografia, który jeszcze kiedyś pamiętam, jak się mówiło komuś krystalograf, on nie wiedział w ogóle, z czym to połączyć, że teraz to będzie trochę bardziej zrozumiałe i docenione być może również przez nie tylko naukowców, ale ludzi w ogóle, zwykłych ludzi, dla których ta krystalografia ma znaczenie, bo przecież półprzewodniki mają znaczenie dla każdego, leki, które dzięki krystalografii powstają, mają znaczenie bardzo duże dla każdego człowieka, także myślę, że krystalografia to jest mała dziedzina o wielkim znaczeniu i dobrze, że ten rok krystalografii obchodzimy. Dziękuję Panu bardzo również za zaproszenie na konkurs. Moje ostatnie pytanie będzie dotyczyć badań obecnych, jakie prowadzą krystalografowie. W jakim kierunku zmierza krystalografia? Jakie są najbardziej obiecujące badania? I co możemy zobaczyć w przyszłości od krystalografii? Więc tak jak mówiliśmy, jak się domyślamy, krystalografia to jest badanie struktury materii na poziomie atomowym. Głównie dzięki zastosowaniu metod dyfrakcyjnych. My tu mówimy głównie o dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, ale mogą być jeszcze inne dyfrakcje. Ale generalnie do dzisiaj, jak gdyby dotąd, odbywało się to poprzez dyfrakcję na kryształach. I bardzo dobrze, bo to jest krystalografia. Jeżeli chodzi o to, jak pytasz, jakim kierunku to się dalej potoczy, ja myślę, że będą dwa główne obszary, gdzie te badania będą szły coraz głębiej, coraz więcej będą nam pokazywały rzeczy, których jeszcze do końca nie poznaliśmy. To będzie badanie materiałowe, badanie nowych materiałów, które nauczy nas wiązać
właściwości materiałów z ich cechami molekularnymi, a w przyszłości jest taki zamysł, który częściowo już w zasadzie możemy spełniać, ale na razie bardzo, bardzo skromnie i nieśmiało, że jeżeli będziemy potrzebowali jakiegoś materiału o ściśle określonych właściwościach, to się zgłosimy do chemika czy do krystalografa i on nam powie, jaką cząsteczkę chemiczną, czy jaki kryształ, czy jaki materiał na poziomie molekularnym powinien się zbudować, żeby te cechy uzyskać. Dzisiaj już wiemy, jak niektóre rzeczy otrzymać. Wiemy, jak cząsteczki hydrofobowe otrzymać, które się nie rozpuszczają w wodzie, jak pokryć samochód czym, żeby po prostu woda się na nim nie gromadziła. Wiemy, jak zrobić coś, co jest bardzo hydrofilowe, wiemy, jak zrobić detergenty, wiemy, jak zrobić leki, ale będziemy, myślę, potrafili projektować materiały dokładnie na zamówienie. To jest jedna droga rozwoju krystalografii, jaką widzę. Druga to jest właśnie w tym kierunku biologicznym, który niejako zdominował krystalografię. Krystalografia rozpoczęła się od badania struktury bardzo małych obiektów chemicznie, chlorek sodu, diament, to są bardzo kryształy o prostych strukturach. I to właśnie były te pierwsze, dla których te struktury oznaczono krystalograficznie, ale potem nabierano coraz więcej śmiałości, poszły w ruch struktury większe, organiczne cząsteczki, a dzisiaj już nie mamy obaw i sięgamy po wirusy, sięgamy po rybosom, tego typu struktury potrafimy rozwiązywać, więc ja myślę, że będziemy szli ku coraz większym, coraz bardziej skomplikowanym i coraz większe znaczenie dla procesów życiowych mających obiektom głównie biologicznym. To będzie zastosowanie krystalografii i biologii. Ale można powiedzieć, że przewrotnie jest jeszcze inna, jak gdyby bardzo ciekawa wizja, która się rodzi, bo w zasadzie już jest na wyciągnięcie ręki, to jest to, że krystalografia pozbędzie się kryształu. Mianowicie mamy w tej chwili tak potężne źródła promieni rentgenowskich, że już obecność tego kryształu, który jest makroskopowym obiektem, on tam ma powiedzmy pół milimetra, ćwierć milimetra, 100 mikronów, 10 mikronów, mikron, że możemy z tą wielkością zejść do jeszcze mniejszej wielkości niż mikron, już nieuchwytny nawet okiem, nawet dobry mikroskop będzie musiał być użyty, żeby to w ogóle zobaczyć. Możemy zejść jeszcze mniejsze obiekty badać. Już dzisiaj schodzimy do wielkości nanometrowej, czyli 10 do minus 9 metra. To de facto jest kryształ, którego w zasadzie możemy obserwować tylko pod mikroskopem elektronowym. A ten kryształ już potrafi dać dyfrakcję, już potrafimy strukturę jego zbadać. Idziemy jeszcze dalej. Jeżeli potrafimy tak maleńkie kryształy badać, to spróbujmy, czy nie da się zastosować tej samej metody dla obiektu, który już przestał być kryształem, czyli dla pojedynczej cząsteczki. Jest to możliwe. Przy obecnych źródłach promieniowania rentgenowskiego, to są najpotężniejsze synchrotrony, urządzenia generujące astronomicznej jasności źródła fotonów, przekraczające o dziesiątki rzędów wielkości to, co mamy ze Słońca nawet. Więc takie silne źródła, a mamy jeszcze silniejsze w zanadrzu, tak zwany laser rentgenowski, te urządzenia pozwolą nam badać strukturę obiektów, które nie muszą być uformowane w kryształ. Czyli pojedyncza cząstka wpuszczona w bieg tej potężnej wiązki rentgenowskiej da zjawisko dyfrakcji, troszeczkę analogiczne do tego, o którym mówił Laue, ale jednocześnie różne. Bo to, co mówił Laue, to było użycie kryształu jako siatki dyfrakcyjnej, gdzie on wykorzystał ten fakt powtarzania tego samego wiele razy, żeby dać kryształ. Tu już pojedynczą cząsteczkę wsadzimy do promieniowania rentgenowskiego i będziemy mogli jej strukturę wyznaczyć. Także również metodycznie widzę ogromną jeszcze jak gdyby przyszłość dla krystalografii. I to, co mówiłem podczas rozpoczęcia, że bardzo dziwna rzecz się dzieje w krystalografii. Zwykle jak mamy jakieś odkrycie, no to jest wielki, wielki wybuch nowości w nauce, potem jest to eksploatowane, zwykle przez kilka, kilkanaście lat, a potem to umiera nie w ten sposób, że po prostu już jest niepotrzebne czy nieaktualne, tylko że mamy coś nowego. A w krystalografii po odkryciu Laue'ego my do dzisiaj te metody stosujemy, to jest wielki ewenement. Po 100 latach od pierwotnego eksperymentu Laue'ego ciągle te metody stosujemy i ciągle w zasadzie ona przynosi nam bardzo dużo nowych rzeczy, ciągle nas zaskakują te wyniki, które otrzymujemy, ciągle jest owocna. A jak pokazałem, jeszcze na parę dobrych lat, parę dobrych dziesięcioleci myślę, mamy co do roboty, także dzięki Laue'emu to w nauce się dużo działo, dzieje i dziać będzie. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Jak widzicie, krystalografia to bardzo ważna dziedzina na pograniczu chemii i fizyki, która biologii, która będzie rozwijana jeszcze przez wiele lat i być może przyniesie nam bardzo duży postęp. Ja jeszcze jedną rzecz dodam. To już powiedzieliśmy, że jest na pograniczu chemii, fizyki i biologii, to was pewnie jako przyszłych i studentów i może potem badaczy powiedzmy sobie, zainteresuje też, że można jedną z tych trzech dziedzin wybrać, ale ja myślę, że w krystalografii jest jeszcze więcej możliwości dla ludzi o zacięciu naukowym. Jeżeli przychodzą do mnie doktoranci i chcą wybrać temat, to ja mówię, że dla każdego coś miłego, bo możemy być w zasadzie krystalografem, który zajmuje się głównie sprawami biologii. On będzie otrzymywał materiał do badań krystalograficznych. Czyli to będzie krystalograf, ale o bardzo silnym zabarwieniu biologicznym. Może być krystalograf o bardzo silnym zabarwieniu chemicznym. On będzie krystalizował te swoje molekuły, będzie analizował potem ich strukturę. Może być krystalograf, który jest w zasadzie fizykiem, tak jak Laue. Będzie robił te eksperymenty z dyfrakcją. Może to być matematyk.
potrzeba nam matematyków o bardzo dobrych głowach, ponieważ mamy bardzo poważne problemy natury matematycznej, które trzeba ciągle jeszcze rozwiązywać, więc jest zastosowanie dla matematyków czystej krwi. Mogą być matematycy stosowani, czyli informatycy. Fantastyczne pole do popisu, bo te wszystkie zastosowania, o których mówiłem, one wszystkie są związane z zastosowaniem komputerów, więc komputer, grafika komputerowa, szybkie obliczenia, obliczenia wielkiej mocy, to jest coś dla również pewnego działu krystalografii. Jeżeli ktoś jest zafascynowany pięknem w krystalografii, to może również wyżyć się, na przykład, nie wiem, rozwijając swoje talenty w kierunku sztuki, czy powiedzmy, no nie wiem, malarstwa, czy jakiejś innej działalności artystycznej, na podłożu z wykorzystaniem motywów strukturalnych, które pochodzą z krystalografii. Także byli tacy bardzo wybitni artyści, na przykład Martin Escher, to był grafik holenderski, który bardzo dużo stworzył przepięknych rzeczy, właśnie opartych o symetrię, o jakieś zjawiska związane z iluzją optyczną, ale zawsze oparte o coś, co ma związek z symetrią krystalograficzną. Także, jak mówię, dla każdego coś miłego w krystalografii, więc zapraszam do współpracy z krystalografami, z krystalografią, jeżeli będziecie się wybierać na studia, jeżeli to jest tylko coś, co ma coś wspólnego od biologii, poprzez chemię, fizykę, matematykę, sztuki piękne, dla każdego coś miłego. Zapraszam. Fantastycznie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i dziękuję Panie Profesorze.